Siemaneczko wszystkim. Witajcie moi widzowie. Oto The Beast Inside. Robimy nową serię. Zobaczymy, co w tej grze na nas będzie czekać. Fajne menu, przyznaję. Nowa gra. O, poziomy trudności. Przygoda dla ludzi, którzy chcą poznać głównie historię. Standard, zbalansowany poziom zagadek i elementów zręcznościowych. Bestia, dla ludzi lubiących większe wyzwania. No to bestia! Lubię wyzwania. Możemy zagrać. Dobra, wciśnij dowolny klawisz. Spacja. Where am I? Why? God, why? Adam! Why are you stalking us? Is this about Adam's work? What do you want from us? Zapowiada się fajnie. No! Adam! No! No, what have you done to Adam? Oh god. War calls for casualties. No. There is no war. We're just a regular family. You hear me? We just wanted to live our life. And you ruined everything. Pictures, bugs, threats. And now you've killed me. Stay away! Don't! They already know about you. They've been watching the house. They won't let you. Hush. No! What are you doing? What are you doing? I am sitting in the front. Chyba nie przeżyła. Chociaż nie wiem. Tydzień wcześniej. The sweep of the past. President Carter had commented on the Russian threat that we could... Klimatycznie. Kolorowo tutaj. It will be challenging, true. But it was you who kept saying you'd like to get away from the city. Feel the call of the wild. For the weekend, honey. Not for the rest of our lives. Who says it's for the rest of our lives? Really, Emma? We don't know the day or the hour. Oh, very funny. Like we don't hear enough about nuclear threats in the media. That's what I'm talking about. If I don't break the code, this country would be like a basket full of nuclear mushrooms. Adam, stop it. But then again, this shack will fall down on us before Brezhnev's boys launch their first missiles. It's no shack. It's a present from your parents and you should appreciate it. Take a look! Oh, it looks even better than the photos. Well, our stuff made it here before us. And those lazy movers didn't even bother waiting for us. That's okay. We can bring it all in ourselves. Yeah, meaning I toil away while you give orders from the shower. Three-hour drive and we're finally here. The place seems peaceful and quiet. Maybe it'll help me to focus on those damn telegrams to decipher. Honey, don't just stand there. Those boxes won't carry themselves in. Update. The place seems peaceful and quiet until Emma showed up. Dobre, dobre. Mam nogi? No gdzie są moje nogi? Znowu gra bez nóg. Nie ma to jak w domu. Oj, fajna okolica. Tak, to bym chciał mieszkać. Wnieś karton do domu. Okej. Gotta get those boxes inside. I should put the box on a table upstairs.
zamknięte. The box is where it should be. Time to paint the walls. I think there's some paint in the attic. To tylko jeden ten wniosłem? Kartonik i tyle? Damn, I can't reach it. I need something to pull down the stairs. 79 rok. O, da się szuflady otwierać. Fajnie. No tak, przecież to będzie pusto i tak, to nie mam po co. O, te drzwi. Da się otworzyć. Ale fajny domek. Oj! Chcę położyć, ale mój, on tylko rzuca. O, dywany da się. Ja tu zrobię porządek. Może ta moja żona nie widzi. Hop. No, myślałem, że spadnie. Chciałbym postawić. No! Ja już nic nie podnoszę. Ja cię. Nie mogę tego położyć, tylko da się rzucać. Dobra, idę dalej. Mamy kija, dobra. Weź. Nie będę się zajmował jakimiś niepotrzebnymi rzeczami. Potrzebny jest klucz. Fuck. Tom, the baby hears everything, even in the womb. So we will make a great agent, just like Dad. Honey, I can't get in the goddamn attic without a key. Check the dining room. It should be in a drawer. Znajdź klucz w pokoju na dole. As if there was one drawer. The key could be in one of the drawers. Pewnie w szufladzie będzie gdzieś. A może i nie. Może tu. Nope, nothing in here. No, nie mogę. O tu. Oj, chciałem przeczytać. Gdzie jest klucz? No nie, no tu powinien być klucz. Podobno. I can't find it in the dining room. Oh, sorry. I guess I didn't get it from the trunk. Typical. Fajne auto. Lubię takie auto. Mam. Ku, weź. Jest osiągnięcie odblokowane. Porządki. Pyk, pyk. Znajdź farbę. No kurczę, no czemu nie mogę kłaść tego?
jeszcze farba. Okej. Tu jest deska taka dziwna. Ułożysz ty. Kucnij. Nie, nic się tu nie dzieje z nią. Farba, tak? Jaka farba? Wszystko poprzerzucam zaraz. Okay. A tutaj? O! Siekiera. O, crowbar. Okej. Okay. Dobra, tutaj nic. Tu też nic. Okej. Tu jest zamknięte. Czekaj. Trochę farby na strychu. Okej. Trochę farby na strychu. Okej. Rozglądnijmy się jeszcze raz. Tu byłem. Stąd wziąłem łom. O, tutaj coś jest. Patrz. A ja chodzę i szukam. Damn it. What's that? Co to? No, ta deska, co widziałem wcześniej. Someone's hidden something under the floor. No, hop. What could it be? A treasure? Mamy coś. It's not great grandpa's porn legs. I'd have to be a goddamn code breaker to... Wait, isn't that what I do for a living? Aha, dobra. Mogę sobie obracać. Yeah.
Nie wiem, czy dobrze to robię, czy nie. This device will help me decode the letters in the text. I have to break the cipher to open the box. Oj, oj, oj. Skąd ja mam to znać? Niektóre litery wyglądają inaczej od pozostałych. Okej. Okay. M, H, P, A, 0. M, H, P. Nie. Czekaj, notatki. MHP. O! M, tylko tak. J równa się C, inicjały jeszcze co zrobić. Czemu ktoś napisał, że są równe? Okej, M, H, P, A. Oj, co zrobiłem? To musi być jakiś inny. Bo tu na żadnym nie ma zero, nie? Na żadnym. Więc może trzeba tego się nie da czytać. J, C. Okej. Zaraz. Dysk. Zewnętrzne się kręci. Okej. Czyli J, C. Dajmy tu. Dajmy tu J, C. Załóżmy, co nie? Powiedzmy, co nie? JC, czyli ale to J tu, czy JC tu? Dajmy tu, gdzie jest C, dajmy J tu. Okay.
I co to zmienia? M. To powiedzmy... To tak zadziała? H. Czekaj, H. Tu. To będzie A. Jest coś takiego? No jest. Teraz chyba P było, nie? To I. Jest coś takiego jak I? O, jest! Zobaczymy, czy to będzie działać. A0, tak? To teraz A. To jest T i 0, że O. Czyli A to T po kolei. No i któryś z tych, nie? Faith. Tak jest! Rozwiązaliśmy to. Odszyfrowaliśmy. Nice. Jest klucz, zabytkowy klucz, ale co można z nim... co można nim otworzyć? Weź. Property of Nicholas. It is September 27th in the year of our Lord 1864. Evening. Almost. O. Rozdział drugi. Szybko poszło. Jest 27 września roku pańskiego 1864, wieczór, prawie noc. Nigdy wcześniej nie prowadziłem dziennika, ale oni twierdzą, że dzięki niemu mam szansę odzyskać wspomnienia, które utraciłem. Zresztą pisanie wymusza klarowność przemyśleń, ułatwia odróżnienie faktów od wyobrażeń. Mamy loading screena. Wciśnij dowolny klawisz. It is September 27th, in the year of our Lord, 1864. Evening, almost night. Never before have I kept a diary, but they say that it might be a chance for me to reclaim the memories I have lost. Besides, writing entails a clarity of thought. Makes it easier to distinguish facts. Kurczę, zapałkę straciłem. Imagination. I'm home again after 10 years absence. I'm relieved to find the house unscathed. That's good. It's the only roof I have over my head for now. I should light some candles and take a look around. No trace of my father. Did I honestly think he would welcome me at the door? He vanished a decade ago, without so much as leaving a letter. The house feels strange, even though it has not changed one bit. There are fears creeping out of the darkness whose source I cannot define. But memories will come back, that's what they told me. Maybe then I will realize what happened to my father, and what happened to me. Ej, mrok. Taki mrok tutaj jest. Sześć zapałek. Pójdźmy na górę.
was też tak będzie ciemno, ale u mnie jest naprawdę ciemno. Jest tak ciemno. Chcę, żebyście coś też widzieli. I tak, żebym ja też coś widział. Zamknięte. Zamknięte. Zaczyna się. Zamknięte, zamknięte. Jest lampa. Fajnie to wygląda. Whoa! Upstairs. What could it be? Damn wind. I thought the window was bolted shut. O, tak przeleciał sobie. Hey, what are you doing here? This is private property. Ja już do niego schodzę, zaraz mu na kopię. Where the hell did he go? Hey! You still here? I better take a look. Pewnie tutaj polazł. He pointed at the shed. Maybe I can find something in there. Strange. The light is coming from the inside, but the door's locked. Maybe I can find something to cut through the chain. Tu coś będzie? Jest. Weź. Dobra. Jaki fajny piorun. Wycinek z gazety. A gruesome murder? Here? John Norton. Sounds familiar. That's my father's hat. The basement? Did he leave this as some kind of clue for me? I should look into it. Tam coś jest? Co to jest? No, po konserwie puszka. Dobra. Wow. Ty. Wisiał sobie ktoś. I don't feel like looking for that vagabond in the dead of night. Ale fajny klimacik się robi, naprawdę. Na studnia? Jesteś w studni? Nie. Dobra, trzeba wrócić do domu. What? You let yourself in? Hey, are you deaf? I'm talking to you. If I tell anyone about this, I'll end up in an asylum. Thank you.
Nawalam na shifcie cały czas. Praktycznie. Góra jest pozamykana. Co jest? Wszedłem w krzesło pewnie. Dobra. Pójdźmy tutaj. Za retrospekcję. Ło. Są dziury po kulach? Co to jest? Zapałki. Where did all this blood come from? Dear God. Wyjechać tędy? Co tam pukasz? Już otwieram. Znam, że cię to nie był dobry pomysł. Dobry. To jest jakaś fajna lampa. Dobra, mi się zapałka spali. Się spaliła.
podążaj za śladami krwi. No nie za bardzo bym chciał. Trzeba będzie mebelka odsunąć. Maybe there's another way. Damn it, I can't open it. Maybe there's something in my briefcase that would help get it open. I have to get in there. Whatever happened. It's not my father's blood. Kurczę. To było dobre. To było świetne. What? Looks like roots. I need to get rid of them before I leave the basement. Maybe I can find something to cut those roots with here. He's upstairs. What does he want from me? To jest na górze. Ja już tu jestem. Halo. Gone through my briefcase. Who the hell are you? Stay back. You hear me? Keep away. Rozdział trzeci. No i powiem wam, że jest klimacik, oj, będzie seria następna. Już się zaczęła. Mamy zapis. Fajny był wstęp. Damn it, someone must have torn out the rest of the pages. Strange. I was in the attic and I'll show the diary to Emma. She might find it interesting. Powitanie. Kochani, dziękuję wam za obejrzenie pierwszego odcinku z nowej serii The Beast Inside. Fajnie się zapowiada. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.